Czy zastanawialiście się ostatnio, jak uczynić swoją postać w GTA Online bardziej atrakcyjną, piękną, cute, kawaii i tak dalej? Jeśli tak, to doskonale trafiliście. Dzisiaj dowiecie się, jak upiększyć swoją postać w GTA Online. Jednakże, zanim rozpoczniemy, chciałbym was poprosić o napisanie w komentarzu Fred, przypnę wam wtedy serduszko oraz o zostawieniu łapki w górę. Będzie to transakcja wiązana, wy macie ładną postać, a ja łapkę w górę, dzięki czemu ten materiał zobaczy więcej osób. Zostawiliście łapkę? To zaczynajmy. Zatem potrzebujemy włączyć GTA Online, wejść w menu interakcji pod klawiszem M, następnie kliknąć zakładkę style bądź styl, tam będziemy mieć coś o charakterze zmień wygląd postaci i klikamy w to, zatwierdzamy. Następnie powtarzacie wszystko, co tutaj widzicie na ekranie, dzięki czemu wasza postać wyjdzie bardzo podobna bądź nawet taka sama. Zatem słyszymy się za chwilkę, jak już wasza postać zmieni się na lepsze. Jeśli się udało, pochwalcie się w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, no i nie zapomnijcie pochwalić się całemu światu, bądź znajomym, z którymi gracie w GTA Online, że to właśnie dzięki temu filmowi macie taką ładną postać, taką ładną, atrakcyjną postać wirtualną. Nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu komentarza, łapki w górę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!